Cześć, witajcie, witajcie w Prus TV. Mamy jesień. Ta jesień zaczęła się całkiem ciekawie, jest dosyć ciepło, mało pada. W październiku temperatury w granicach 16-18 stopni to jest, można powiedzieć, pewien ewenement. No ale cóż, cieszę się, że jest ciepło, lubię ciepło, nie lubię, szczerze powiedziawszy, zimy. Nie lubię zbytnio zimy, chociażby z tego względu, że gorzej się jeździ zimą. No i trzeba się oczywiście odpowiednio cieplej ubierać. Proszę Państwa, zauważyłem, że zaczyna się festiwal prognoz pogody. Jako że jest jeszcze ciepło, to zaczyna się coroczny festiwal prognoz pogody, jaka będzie zima. Mianowicie, jak to w każdym przypadku wcześniejszym bywało, bywa i pewnie będzie, każda stacja telewizyjna, każda stacja radiowa udaje się do synoptyków, udaje się do górali, przedstawiciele oczywiście tych mediów udają się do górali, udają się do wróżek, jasnowidzów i wszystkich osób, które ewentualnie mogą powiedzieć coś na temat zimy. Ja już abstrahuję od tego, że co roku to się dzieje i w żaden sposób nie jest to później weryfikowane, nie jest to w żaden sposób na wiosnę weryfikowane pod kątem tego, że ten pan czy ta pani powiedziała i trafiła i rzeczywiście taka zima była. Ale śmieszny jest rozstrzał tych wszystkich newsów. Mianowicie znaczna część osób mówi, będziemy mieli zimę stulecia. Zauważyłem taki w tym momencie ogólny trend. Część osób mówi, że skoro mamy łagodną jesień, to i zima będzie łagodna i późno się dosyć zacznie. I tak, proszę Państwa, można by wymieniać. A jaka będzie zima z 2013 na 2014? Sami wkrótce zobaczymy. Trzymajcie się, było to Prus TV. Cześć.